Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części chciałem przygotować kilka słów, coś powiedzieć na temat edytora nodów, a konkretnie temat noda o wdzięcznej nazwie Hue Saturation Value. Jest to nod, który jest odpowiedzialny za kontrolę kolorów. Przełączę się w takim razie do ekranu z nodami, włączę nody, te dwa, które tutaj są, czyli Render Layers i Compositing, usunę i dodam zwykły nod, który będzie obrazkiem. Na początku te obrazki mogę wczytać sobie z dysku. Zaraz zobaczymy, czy mi się to uda. Weźmy sobie katalog i mam tutaj któryś z takich, które chciałbym poprawić. Kotka na razie nie będę ruszał, bo on wymagałby jeszcze obrotu, a o obrocie nie mówiliśmy. Ale można byłoby wykorzystać na przykład ten piękny obrazek z motyką. To jest zdjęcie, które zrobiłem podczas długiego weekendu majowego. No i teraz tak, aby przygotować scenę, połączę panele i wyświetlę sobie w jednym z nich edytor UV. W tym edytorze UV za chwilę wyświetlę zawartość noda o nazwie Viewer. Oczywiście jak go dodać i jak zarządzać ekranem mówiłem we wcześniejszych tutorialach, więc odsyłam do polskiego kursu Blendera wszystkich, którzy pierwszy raz spotkali się akurat z tym materiałem. No i mam tutaj swoją motykę. Motyka jak motyka, każdy widzi jaka jest, można kogoś dziabnąć w głowę, jeżeli na to będzie zasługiwał, chociaż nie zachęcam do tego z politycznych względów. No i teraz tak, filtr, który nazywa się Hue Saturation Value, znajduje się w grupie Color. Jest to grupa, o której mówimy teraz na kursie i znajduje się ona na trzeciej pozycji licząc od góry. Jeżeli tego noda dodam, to jego standardowe ustawienia są takie, że nasz obrazek praktycznie rzecz biorąc się nie zmienia. To są ustawienia neutralne tego noda, powiększę je troszkę, by było je lepiej widać. Teraz tak, Hue Saturation i Value to jest pewna przestrzeń kolorów, podobna troszeczkę do przestrzeni RGB, z tym, że tam te kolory oznacza się zupełnie inaczej. W kolorach RGB, czy też w palecie barw pochodnej od RGB, mamy trzy barwy podstawowe, czyli czerwony, zielony i niebieski. I mieszanina tych barw to jest jakaś współrzędna w przestrzeni trójwymiarowej, która określa wzajemny układ każdej ze składowych. W momencie, gdy mamy model HSV, mamy troszeczkę inną sytuację. Mamy coś takiego jak kolor, który jest określony poprzez jeden parametr tylko i to jest parametr o nazwie Hue właśnie. To jest coś takiego jak powiedzmy sobie położenie na kole, obrót, tego typu wartość. Natomiast pozostałe dwa parametry określają jak silny ten kolor jest. Teraz saturation oznacza nasycenie tego koloru, czyli jak bardzo intensywny jest jego odcień. Natomiast value to jest jasność, czy też ilość tego koloru. Value równe 0 oznacza kolor czarny i dostajemy na naszym zdjęciu od razu kolor czarny. Tak samo value maksymalne, równe 2 w tym przypadku, to jest troszeczkę pojaśniony obraz. Ten rodzaj noda nadaje się, podobnie jak krzywy RGB, do tak zwanej koloryzacji obrazka. Można za jego pomocą sterować pewnymi odcieniami barw. I na przykład, gdybym chciał, żeby ten obrazek był w troszeczkę chłodniejszych odcieniach, musiałbym powiększyć nasycenie, żeby zobaczyć, jakie te barwy są naprawdę, a następnie przesunąć troszeczkę hue. I w tym momencie ten hue będzie mi zabarwiał cały obraz. I to zabarwienie odbywa się zgodnie z pewnym regularnym wzorem. Te kolory zmieniają się w sposób cykliczny w kierunku przez czerwony do coraz bardziej niebieskiego, aż na wartości krańcowej będę miał kolory prawdopodobnie całkiem niebieskie lub nawet już żółte. No to jest taki niebieski kolor zbliżony do barwy typu cyjan. Tak samo po drugiej stronie ten cyjan będzie prawie że ten sam, ale jeżeli zacznę się lekko przesuwać w lewo z suwakiem, cyjan zmieni się w kolor zielony, później żółty, aż dojdziemy z powrotem do koloru czerwonego. Te kolory są teraz tak intensywne dlatego, że mam saturation ustawione na wartość prawie że maksymalną. Dlatego jest to mocno przesadzony składnik barwy, koloryzujący mi całkowicie całe zdjęcie. Ale to właśnie chciałem pokazać, że hue zmienia tak naprawdę odcień. Wartość 0,5 to jest wartość neutralna i wtedy mam wartość obrazku, czy też kolor obrazka wynikający tylko z tego, że on został nieco podkręcony poprzez saturation. Jeżeli wrócę do wartości standardowych, to tak wygląda mój obrazek oryginalny. No i teraz pamiętając, że wartość hue, taka niebieskawa, była gdzieś w pobliżu wartości 1, mogę ten obrazek zaniebieszczyć. Z tym, że to zaniebieszczenie tutaj jest tak silne, że tracę swoje oryginalne barwy. W przypadku, gdybym chciał te barwy jedynie nieco osłabić i dodać do nich taką lekko niebieską nutę, czyli zamiast tego koloru, który mam tutaj, takiego pomarańczowego, mieć lekko przeszarzony, lekko złamany, to musiałbym osłabić działanie tego hue. I mogę zrobić to za pomocą wskaźnika czy też suwaka saturation, osłabiając barwy, ale to jednocześnie zmienia mi barwy na całym obrazku. Nie jest to więc droga polecana, natomiast nadaje się świetnie do tego, aby uzyskać lekko szarawy odcień całości, taki monochromatyczny, prawie że smutny, zimowy itd.
To zdjęcie mogłoby być zrobione w sumie zimą, nawet przy jakimś dziwnym, zimnym świetle, albo w przypadku świata księżycowego, jeżeli troszeczkę obrazek przyciemnia. Proszę bardzo, mamy już do sceny z wampirami elegancki shot, powiedzmy sobie, pojedynczej klatki. Ale teraz wróćmy do wartości domyślnych i teraz, aby ten kolor dodać do obrazka, ale jednocześnie nie niszczyć całej jego gradacji barw i jego oryginalnych kolorów, należy zmienić wartość parametrów faktor, czyli czynnika jakby określającego siłę modyfikacji całego tego noda. Jeżeli faktor zmienię szybko na, powiedzmy sobie, poziom 0,1, to w tym momencie mam prawie że oryginalne barwy swojego obrazka. Jeżeli przełączę na swój obrazek oryginalny viewer, to widać, że prawdę mówiąc niewiele się zmienia. Tą wartość zmiany barw można zobaczyć tylko, no przypuszczam, że u mnie na monitorze, nie wiem czy na filmie będzie to widoczne. Więc troszeczkę podkręcę ten parametr i spójrzmy teraz. Widać, że troszeczkę się ten obraz przeszarzył, czyli dodałem do niego tak naprawdę pewną niewielką niebieską składową, która zadziałała na wszystkie piksele równo. Mogę oczywiście zmienić ten odcień i przeszarzyć go lub też lekko pożółcić, lub też lekko przyczerwienić, lub przyniebieszczyć, przyróżowić itd. Jest to zmiana kolorów, która wpływa równo na cały obrazek, zarówno na jego części jasne i ciemne. A więc w pewnych przypadkach może mieć pozytywne efekty, wtedy kiedy chcemy wpłynąć na grading kolorów, taki zupełnie globalny, no ale czasami taki not się nie przydaje i w związku z tym istnieją również inne, na przykład takie jak balans kolorów, ewentualnie korekcja hue, ewentualnie tone map. O tym będziemy mówić w następnych tutorialach. Na razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia ponownie.